I w tej ankiecie pytałem demokratów, aktywistów demokratycznych, z czego by zrezygnowali, byleby tylko wygrać wybory, albo byleby tylko demokraci uzyskali, utrzymali władzę. Ze wszystkiego. Z praw kobiet nie łudźmy się. Dopuszczali nawet wykonywanie kary śmierci w Polsce. Byle tylko po co demokracja. Ta demokracja, tak? Bo teza jest taka, to wszyscy o tym wiemy, że nasi, podobnie jak zresztą pisowcy, głosowaliby na konia, byleby tylko to był nasz koń. I są gotowi zapomnieć o wszystkich w tej plemiennej wojnie, tak? W tej plemiennej wojnie, która powoduje też, że w Warszawie na przykład w wyborach na prezydenta 85% głosów ponad przypadło Trzaskowskiemu i Jakiemu, a pozostała 12 kandydatów, wśród których byli fajni ludzie, dostała niespełna 15%. 2,99 to był rekord w tej 12. Śpiewak dostał, zdaje się, tyle.